Witam ponownie na kolejnej, ostatniej wizycie w domku holenderskim, który był remontowany. Użyliśmy do tego płyt gipsowych, jak to widać, pomalowane ładnie, wszystko na swoim miejscu. Dziury połatane, które przeciekały, przeciekający komin. Załataliśmy papą od góry, od dołu trochę silikonu. Daliśmy na podłogę, położyliśmy panele, oczywiście najtańsze, bo nie ma co. Zlikwidowaliśmy, jak na poprzednim filmie widać, pomieszczenie gospodarcze oraz pokój. Zrobiliśmy jedną przestrzeń dużą. Moim, że jest o wiele wygodniejsza. No tak jak widać, w rogu jeszcze stoją elementy, które będą pochowane do skrzyn, które są robione właśnie na zewnątrz. Koszt całego remontu był w granicy 1000 zł. się zmieściliśmy. Cały remont z małymi przerwami trwał niecały miesiąc czasu. No oczywiście zostawiliśmy odstawione na dwa tygodnie pomieszczenie w wyciągnięciu waty i tych całych desek, mebli, zostało otwarte okna, drzwi tydzień czasu praktycznie, żeby wywietrzało się, bo w stelażu zapach się utrzymywał. No tak jak widać. To trochę w nieporządku oczywiście. Dopiero co wrzuciliśmy wszystko. Meble przywiezione nowe, bo te tamte były nie do wstania używania. Przyjemna sprawa, spędziliśmy już tu jedną noc. Nie śmierdzi z dechlizną ani z żadną wilgocią. Śmiało można zostawiać rzeczy, ubrania nie, nie są potrzebne do prania. Macie swój domek, zainwestujcie. Nie musicie płacić za wypoczynek nikomu na żadnych yy, turystycznych jeziorkach czy coś. Trzymajcie się i zapraszam do oglądania kolejnych filmików.